Zacznę od gratulacji, pani Justyno. Gratulacje dla pani i dla całego Teatru 21 za otrzymanie prestiżowej nagrody Paszporty Polityki. Pewnie nieraz już w ostatnich tygodniach słyszała pani takie gratulacje. Bardzo dziękuję, ale każdy bardzo cieszy. Także jeszcze raz dziękuję w imieniu całego zespołu. I muszę oczywiście zadać to pytanie, które też na pewno wiele razy już padało. Co to znaczy Teatr 21? Dlaczego 21? Czy jest 21 rzędów w teatrze? Czy jest 21 miejsc w teatrze? Czy 21 aktorów w teatrze? Czego jest 21? 21 symbolizuje rdzenny skład tego zespołu, czyli są to osoby, aktorami są osoby z zespołem Downa. I ci, którzy troszkę jakby się znają na genetyce, wiedzą, że jest to zmiana na 21 chromosomie. Czyli niemalże wszyscy aktorzy w tym zespole mają jeden chromosom więcej na 21 parze. I to jest wyróżnienie no takie znaczące, które też się ujawniło po prostu jak szukaliśmy nazwy teatru przed wielu laty. Bo większość faktycznie wówczas uczniów zespołu szkół Dać Szansę w Warszawie to były osoby z zespołem Downa. Kiedy ja uczyłem się w szkole teatralnej jako krytyk teatralny, mówiono mi zawsze, że teatr to jest spotkanie aktorów i widzów i tylko wtedy ma sens, jeśli dochodzi do tego spotkania i wtedy jakaś tajemnica, misterium ma miejsce. Przygotowuje się wszystko, aktorzy przygotowują spektakl dla widzów, a widzowie im oddają dobrą energię. Jak jest w przypadku Teatru 21? Czy pani przygotowuje z aktorami ten spektakl dla widzów? Czy sam proces przygotowywania spektaklu z aktorami jest również celem samym w sobie, czyli praca z aktorami, którzy mają ten 21 chromosomów? No oczywiście, że dla widzów. Ja myślę, że tutaj jest ta potrzeba spotkania równie silna jak w przypadku każdego spotkania, które opiera się na spotkaniu aktora i widza. To znaczy sam aktor, oczywiście znamy takie koncepcje, kiedy aktorzy zamykali się i próbowali, jakby rozszczelniali gdzieś tę przestrzeń właśnie aktorskiej obecności bez widza, bez konieczności widza. No ale w naszym przypadku jest zupełnie odwrotnie. Aktorzy z wielką przyjemnością grają dla widza. Wręcz już od połowy procesu pracy nad spektaklem już marzą tak naprawdę i wypatrują tego widza i w ogóle się nie denerwują tym, że na przykład zostało nam mało czasu do premiery. Jest to jakieś spotkanie naprawdę długo wyczekiwane. No myślę, że to z pewnością jakby dlatego, że społecznie mamy bardzo mało takich sytuacji, gdzie dochodzi do spotkania, prawda, osób z niepełnosprawnościami i w takich przestrzeniach publicznych. Jeżeli każdy z nas, no nie wiem, rozejrzy się, ile takich właśnie spotkań w swoim dniu takim zwykłym, codziennym ma, gdzie te osoby po prostu, nie wiem, przychodzą na ulicy, robią zakupy, są naszymi sąsiadami i mieszkają obok, to bardzo trudno jest wygenerować takie obrazy, prawda? Więc my z pewnością robimy ten spektakl dla widzów, bardzo jakby czerpiemy też z tego potencjału, że w teatrze ta sytuacja jest odwrócona, czyli że aktorzy mają głos, są widoczni, mają około tam, nie wiem, godziny do dwóch dla siebie i z przyjemnością i z premedytacją jakby korzystamy z tego czasu i oddajemy go w pełni aktorom do dyspozycji. A kiedy obsadza pani rolę aktorami, to bierze pani pod uwagę to, co się bierze we wszystkich teatrach na świecie jako najważniejszy element, to znaczy talent aktorów? Jak się rozpoznaje talent u aktorów z zespołem Downa? Czy on się tak samo rzuca w oczy jak talent u aktorów tu w Akademii Teatralnej, którzy popisują się po prostu swoimi umiejętnościami od razu na pierwszą możliwość takiego popisu? Nasz teatr powstał i zawiązał się w szkole, czyli tak naprawdę on łączy ludzi, którzy nie przeszli żadnego castingu, nie zostali specjalnie jakby wybrani do Teatru 21, tylko ten teatr się zawiązał jakby z takiej chęci po prostu robienia teatru. Przyszło
grupa ludzi, no i ci, którzy wytrzymali, a większość zespołu teatralnego jest od 2005 roku, pojedyncze osoby dołączyły do nas w trakcie. No i tutaj talent nie był kartą przetargową. To znaczy przede wszystkim to, co było ważne, to chęć bycia na scenie, jakaś potrzeba ogromna, która się ujawniała. Też myślę, że jakiś czynnik towarzyski, to znaczy, że są to osoby, które w jakimś sensie przyciągały dotychczasowe osoby, które były w teatrze, przychodziły na nasze spektakle i pewien zbieg okoliczności, to znaczy faktycznie myśmy, nie mając swojego miejsca, bo to jest ważne, co jakiś czas uchylaliśmy trochę drzwi, szukając nowych osób i faktycznie, mówię o tym zbiegu okoliczności, bo faktycznie zdarzyło się tak parę razy, że w tych momentach stanęli na mojej drodze, czy na naszej drodze ci aktorzy, te aktorki. No i faktycznie one dołączyły, a z tego, co pokazuje nasze doświadczenie, to ten, kto dołącza, to niechętnie się już odłącza od zespołu, więc jesteśmy też bardzo uważni w takim przyjmowaniu, ponieważ ten nasz taki sposób pracy, który niestety nie był zabezpieczony jednym miejscem, w którym mogliśmy się pracować, no właśnie ten brak posiadania własnego teatru, miejsca, sceny, myślę, że wpłynął bardzo na to, że ten zespół jest dosyć jakby zgrany przez takie wspólne doświadczenie, że to są ludzie, którzy no faktycznie krążą po Warszawie już razem, tworzą jakieś takie relacje dosyć mocne, które też no, wspierają siebie nawet w tym, żeby dotrzeć na próbę do nowego miejsca. Chcę panią zapytać o trwogę. Czy zdarzył się pani moment trwogi na myśl o tym, jak zareagują widzowie? Czy to nie będzie coś, czego chciałabym uniknąć? Tak, no... byłam trochę tak zabezpieczona przed takimi momentami trwogi, bo oglądałam takie przedstawienia już wcześniej. Ja jakby nie zaczynałam... początek mojej gdzieś fascynacji pracy z aktorami z niepełnosprawnością nie jest początkiem podjęcia decyzji, że sama zaczynam to robić. Już wcześniej się po prostu rozglądałam trochę, szukałam takich doświadczeń i obserwowałam sobie takie sytuacje właśnie teatralne, też właśnie w Berlinie, gdzie mieszkałam przez 2 lata, więc bardzo czujnie, nie wiem, obserwowałam i widownię, i to, co się wydarza, no ale w takim już swoim osobistym doświadczeniu to był taki moment, który został wniesiony przez mojego tatę, który przyjechał nagle na spektakl i tuż przed rozpoczęciem we foyer Teatru Baj, gdzie graliśmy dla przedszkolaków, widząc chmarę dzieciaków z przedszkola, powiedział do mnie: powiedz mi, czy to jest odpowiedzialne, co za chwilę się tu wydarzy? No i ja nie potrafiłam na to odpowiedzieć twierdząco, po prostu się uśmiechnęłam, ale w środku właśnie poczułam ten moment, bo czułam, że to aktorzy wychodzą, jest chmara, jest ponad 200 dzieci na widowni, które też wiemy, że w swoich reakcjach są bardzo bezwzględne, są tu i teraz, w ogóle nie zamierzają kokietować aktora i udawać tym, że to jest interesujące, co oni robią na scenie. Więc to był jeden taki moment. No i drugi, on się pojawił dużo później, kiedy graliśmy, i to jest niesamowite, bo to jest też taka publiczność młodzieżowa. Graliśmy jeden ze spektakli dla właśnie widzów takich właśnie gimnazjalnych, licealnych, i tam był taka sytuacja, która wiązała się z takim właśnie trudnością w przyjęciu obecności jednej z naszych aktorek, która nie mówi w sposób zrozumiały, ale nasi widzowie wiedzą, że w Teatrze 21 panuje zasada taka, że możemy nie rozumieć języka aktora, bo niestety dramatem naszym ludzkim jest to, że nie rozumiemy wielu języków, ale to nie ma prawa ograniczyć ekspresji aktora. On ma prawo powiedzieć, co czuje, ma prawo wypowiedzieć się na jakiś temat, i że to doświadczenie niezrozumienia jest też naszym doświadczeniem ludzkim. Po prostu wielu sytuacji nie rozumiemy. Nie potrafimy na nie odpowiedzieć, dlaczego tak się zachowujemy albo dlaczego coś nas spotyka, więc wpisujemy to też dramaturgicznie w nasze przedstawienia. No i jedna sytuacja była taka właśnie, że to się spotkało ze śmiechem.
I faktycznie to był taki moment, w którym ja czułam też, że właśnie to aktorzy są wystawiani na tę próbę, że ja z nimi nie gram, że to oni się z tym konfrontują. Ale potem, jak po każdym spektakli rozmawiamy i no i aktorzy jakby bardzo szybko potwierdzili to. Potrzebowali rozmowy jakby ewidentnie w tym miejscu, ale bardzo szybko powiedzieli, że dalej chcą grać, że w ogóle nie wyobrażają sobie życia bez tego i oni bardzo szybko wracają do takiego poczucia właśnie sprawczości tego, że w ogóle oni są mocni tak naprawdę. Oni są często dużo mocniejsi od widowni. A gdybym panią namówił na chwilę, żeby pani wyobraziła siebie w roli kasjerki teatralnej. Siedzi pani w kasie i przychodzi jakaś klientka i mówi, no chciałabym bilet kupić, ale nie wiem na co, może na tę sztukę, może na to. O, ta Teatr 21, co to jest? Co to jest? Niech mi pani powie, co ja tu mogę zobaczyć takiego, czego gdzie indziej nie zobaczę? No droga pani, najlepiej pani trafiła. Jak ma pani ochotę zobaczyć czegoś, czego pani w ogóle nie doświadcza, to zapraszam na spektakl Teatru 21. To są przedstawienia, w którym grają aktorzy, którzy tak chętnie dzielą się w ogóle swoim doświadczeniem i cieszą się na to spotkanie, że wyjdzie pani na pewno z jakimś takim unikatowym doświadczeniem. Chciałabym, żeby pani przyszła. Nie ma drugiego takiego teatru w Warszawie. Co więcej, powiem, nawet nie ma drugiego takiego teatru w Polsce. To nie oznacza, że nie ma drugiego takiego teatru, który by pracował z osobami z niepełnosprawnościami. Ja myślę, że siłą Teatru 21 jest to, że bardzo chętnie namierza takie miejsca, które społecznie są dosyć poukrywane. Bardzo chętnie je odsłania. I tym samym po prostu, no nie wiem, wydaje mi się, że widz ma szansę w ogóle odnaleźć się w jakiejś takiej sytuacji zupełnie nowego, jakiegoś doświadczenia, spotkania. I jest to jakaś sytuacja, w której naprawdę to myślenie w ogóle o niepełnosprawności, o słabości, o w ogóle o normie jako takiej, naprawdę się rozpływa. Myślę, że to jest ważne, że to, co daje 21 w każdym swoim przedstawieniu, to bardzo osłabia siłę normy, która próbuje jakby bardzo wpłynąć na sposób naszego życia, na sposób myślenia. I też mam bardzo dużo takich doświadczeń, że wśród wielu osób takich historii trochę, myślę, codziennych, ale dosyć dramatycznych, gdzie my czujemy, że po prostu przez to myślenie, że się nie wpisujemy w normę, jesteśmy, no nie wiem, że coś jest nie tak, a tak naprawdę czuć, że ta norma jest jakoś super nie tak i że 21 po prostu celuje w tę normę. Myślę, że ma, jeżeli byśmy mogli sobie ustalić taki, jak to się nazywa, taka plansza do strzelania, to na 100% w środku wstawiamy normę i my na pewno za każdym razem chcemy strzelać w to miejsce, żeby to rozbrajać, żeby po prostu mówić wcale nie tak, tak nie jest. To znaczy, myślę, że to jest kierunek, który nas bardzo interesuje. A czy w Teatrze 21 są gwiazdy? O tak! Tak, tak, są. Są jedną z gwiazd, oczywiście, o której no, od razu muszę powiedzieć, to jest Piotr Swęd, czyli osoba, która od 8 roku życia kreuje Maćka w Klanie. No i Piotr bardzo długo też był rozpoznawany wśród naszych aktorów, gdziekolwiek nie pojechaliśmy, no to przed spektaklem czy w szatni, wszystkie panie, które po prostu gdzieś nam towarzyszyły i pomagały się odnaleźć w nowych miejscach, od razu prosiły Piotra o autograf i dopytywały, czy to właśnie jest on. No ale też mamy ostatnio właśnie... No właśnie, bo mamy takie pewnie gwiazdy, czyli tym, którym się udało wystąpić w telewizji, bo to pewnie telewizja robi gwiazdę z człowieka.
Więc mamy jeszcze Grzegorza Branta, który zagrał w ostatnim, wziął udział w ostatnim, w pierwszej edycji Down the Road programie, więc tutaj nastąpiło nagle przez takie duże zainteresowanie społeczne, jakie ten program wniósł, no to Grzegorz jakby stał się tą osobą aktualnie, która bardzo dużo jakby tego światła na sobie skupiała i też media były bardzo nim zainteresowane, ale osobowości, myślę, które błyszczą jak gwiazdy, jest dużo więcej w tym teatrze i one często się ujawniają no już podczas spektakli samych, ale tak, znaczy nasi widzowie, którzy chodzą od lat, myślę, że mają swoje ulubione gwiazdy sceniczne. A czy wybierając repertuar, tworząc repertuar, myśli pani właśnie o wyeksponowaniu gwiazd, o napisaniu jakiejś roli dla kogoś konkretnego? W ogóle nad czym teraz państwo pracują? Po pierwsze właśnie, bo te pytania wiem, że rozmawiamy my i biorę te pytania jakby i odpowiadam, ale bardzo dużo rzeczy jednak jest w naszym teatrze rozpatrywanym przez liczbę mnogą, czyli my, bo tworzymy w dość nietypowy sposób. W tym teatrze jakby ten status reżysera, który przychodzi z konkretnym tekstem, prawda, do aktorów i rozdaje rolę po warunkach, tej sytuacji nie ma. Generalnie nasz teatr, który już działa 16 rok, bardzo jest oparty na takim bardzo uważnym, nie wiem, słuchaniu, obserwowaniu aktorów, tego w czym są, jakby jak się zmieniają, bo większość już z nich ma po 30, najstarsza osoba ma 48 lat, więc te tematy w ogóle bardzo się zmieniają, ale też zmieniają się te relacje jakby społeczne, wchodzą jakieś wydarzenia, które czujemy, że nie chcemy ich, nie chcemy milczeć o nich, tak jak była właśnie sytuacja protestu osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Zagarnęliśmy po prostu ten temat jako teatr, bo czuliśmy, że jest on tak ważny, że w ogóle nawet nie ma co się zastanawiać długo, czy to wnosić na scenę. Ale oczywiście no, tematy... Tak naprawdę no, one przychodzą różnymi ścieżkami. Na pewno z jednej strony to jest to, że właśnie obserwujemy, co się dzieje z aktorami, to znaczy tak jak ostatnia praca, która i ona będzie ma dosyć charakter bardzo performatywny i filmowy, gdzie nasze dwie aktorki, Ola Skotaryk i Maja Kowalczyk, razem z Justyną Lipko-Konieczną, naszą dramaturzką, Justyną Wielgus, która do tej pory pracowała jako choreografka, zrobiły wspólnie materiał wideo, performatywny materiał wideo dotyczący ciała i taką postacią, w której się przeglądają, jest Marilyn Monroe. I to jest rzecz, która będzie miała swoją premierę, właśnie nie teatralną, ale właśnie też pewnie przez sytuację pandemii wytworzyła zupełnie nową jakość i ewidentnie dziewczyny tam wnoszą im swoją już bardzo kobiecość niespełnioną w takim rozkwicie, w pewnym takim momencie też takiego osamotnienia, ale też takiego pragnienia wielkiego. I myślę, że powstał jakiś niesamowity zapis ich pracy w ogóle w tym temacie, który ma swoją formę i jakość, więc to jest akurat coś, co miało już premierę taką międzynarodową właśnie w ramach projektu w Berlinie, ale za chwilę będziemy to pokazywać też pewnie w kwietniu w Warszawie. No ale przymierzamy się do innego przedstawienia, które będziemy realizować w wakacje i to, uwaga, będzie przedstawienie, które będzie rozgrywało się w namiocie cyrkowym. Jest to koprodukcja z Instytutem Teatralnym, no i nosi tytuł Historie odmienności i na przykład ten temat wszedł jakby do nas przez taki kontekst w ogóle specyfiki sceny, na której będziemy grać, namiotu, w którym odbywały się tak zwane freak show, czyli pokazy osób z niepełnosprawnościami. I jakby też czujemy, że to są, za każdym razem mnie się wydaje, że my podejmujemy duże ryzyko. To znaczy, że chcemy w każdym przedstawieniu, i to jest nieważne, czy to jest coś w ogóle małego, czy to jest dla dzieci, czy nie dla dzieci, wnieść w ogóle tę perspektywę odmienności, niepełnosprawności i tego napięcia, które jakby się wytwarza na tej linii między większością społeczeństwa a akurat naszymi aktorami, ale myślę, że to nie chodzi tylko o niepełnosprawność. I po prostu ryzykujemy wszystko i tworzymy w tym temacie, więc mamy teraz akurat taki cel, że chcemy wprowadzić dzieciaki, bo to będzie spektakl familijny,
przedstawienie w ogóle odmienności, ale też tego właśnie, jak ta większość, czyli jak norma wyrzuca pewne zjawiska albo pewne nie zjawiska, tylko pewne osoby, prawda, bo to niekoniecznie musi być niepełnosprawność, i zarządza całą tą sytuacją, wprowadzając właśnie bardzo często osąd, wykluczenie. No i my się radykalnie z tym nie zgadzamy i szukamy po prostu formy, szukamy tego sposobu przedstawienia, tego, jak w ogóle o tym rozmawiać. Z takiej perspektywy właśnie już i dojrzałego teatru, i włączając w to aktorów, którzy są gwiazdami, o czym mówią, mają odwagę o tym mówić. No i za każdym razem próbujemy to rozbrajać. Myślę, że dajemy sobie na to przyzwolenie właśnie dzięki temu, kim są nasi aktorzy. I myślę, że dzięki temu to się udaje też. I mamy wiele osób, które przychodzą na naszych spektaklach i nie wychodzą po nich z takim poczuciem właśnie litości, zaczynają wątpić w to, że osoby z niepełnosprawnością są jednak najsłabszymi obywatelami tego kraju. Jakoś zaczynają podważać pewne dotychczasowe swoje przekonania, które mówią o tym, że ludzie z niepełnosprawnością nie mają potrzeb seksualnych, nie chcą tworzyć związków, chcą po prostu się bawić. Więc myślę, że to są jakieś takie super rzeczy, które ten teatr wnosi, i nasi widzowie, właśnie myślę, że to napięcie pewnie jest, ale ono jakoś tak, no staramy się, żeby po prostu je, po prostu to napięcie, żeby schodziło trochę z tej relacji. No bardzo nas to po prostu ciekawi, czy można to zrobić realnie. Myślę, że w teatrze jest super miejsce na to, żeby rozbrajać takie sytuacje. Są państwo po prostu teatralnymi saperami i życzę szczęścia, żeby zawsze szczęście i powodzenie wam towarzyszyło. Pani Justyno, bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję tego wszystkiego, co pani i państwo robią w Teatrze 21. To jest dla teatru wielki prezent. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę.